Henry Rozier, łaska Boża, naucza nas. Komentarz do listu do Tytusa. Wprowadzenie. Słuszne jest spostrzeżenie, że zarówno pierwszy list do Tymoteusza, jak i list do Tytusa adresowane są przez apostoła Pawła do delegatów i współpracowników w dziele pańskim. Tymoteusz miał czuwać nad zdrową nauką, o czym czytamy w 1 Tymoteusza, 1 rozdział 3-4 werset. Jakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, patrzże, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli i nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonymi rodzaju, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy. Zaś Tytus nad porządkiem w domu Bożym. Tytus, 1 rozdział, 5 werset. Dlatego cię zostawił w Krecie, abyś do końca poprawił, czego nie dostawa, i postanowił starsze po miastach, jaką ja tobie był przykazał. Nie chciałbym jednak koncentrować się na różnicach obu tych listów. Wielu innych autorów już na nie wskazywało, lecz ograniczę się do zwrócenia uwagi na zawarte w nich podobieństwa, aby choć odrobinę przyczynić się do lepszego zrozumienia poruszanego w tych listach tematu. List do Tytusa, podobnie jak pierwszy list do Tymoteusza, kładzie nacisk na głoszenie wierzącym zdrowej nauki. Czytamy o tym w Tytusa 1:9. Mocnie trzymając wiernie ono słowo, które ku nauce zależy, aby mógł też napominać przez zdrową naukę i odeprzeć tym, którzy się sprzeciwiają. Tytusa 2:1. Ale ty mów, co przystoi zdrowej nauce. 3, 7 i 10 werset z tego rozdziału jeszcze. Trzeci, a stare niewiasty też, aby wiodły stan, który by należał ku świętobliwości, niepostwarliwe, nie kochające się wielu wina, które by poczciwych rzeczy uczyły. Samego siebie stawiając wzorem dobrych uczynków, w nauce zachowywając doskonałość i powagę. Niczego nie korzyszcząc, ale na wszem dobrą wierność okazując, aby naukę Zbawiciela naszego, Boga, we wszem ochędożyli. Pierwszy Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset. Nieczystym, sodomczykom, tym, którzy ludzi kradną, kłamcam, krzywo przysięzcam i jeśli co innego jest przeciwnego zdrowej nauce. 2:7. Którego jestem postanowion woźnym i apostołem. Prawdę ci mówię przez Chrystusa, nie kłamam. Nauczycielem poganów z wiarą i prawdą. 4:6. 13:16.
Jeśli to podasz, bracie, dobrym będziesz sługą Jezu Chrysta, wychowanym w słowie wiary i nauki dobrej, które jeś statecznie naśladował. 13-16. Aż przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach, bo jeśli to uczynisz i samego siebie zachowasz, i tych, którzy by cię słuchali. Dalej, 5 rozdział, 17 werset. Starsze, którzy się dobrze w urzędzie swym sprawują, niech mają godnymi dwojakiej czci, a zwłaszcza ty, którzy pracują w słowie i w nauce. 6:1-3. Którzykolwiek słudzy są pod jarzmem, niech rozumieją Pany swe godne być wszelakiej czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. Jeśli kto różnej nauki uczy, a nie przystawa ku zdrowym powieściom Pana naszego Jezu Chrysta i ku tej nauce, która jest wedle pobożności, przeciwstawiając właściwe pouczenie fałszywej nauce. Oba teksty zawierają jednak więcej fundamentalnych prawd chrześcijańskich. Przedstawiają owoce zdrowej chrześcijańskiej nauki, które powinny być zauważalne w praktycznym życiu wierzących, aby godny porządek charakteryzował dom Boży i radosna harmonia istniała pomiędzy wszystkimi jego domownikami. W liście do Tytusa zdrowa nauka obejmuje Boże zasady przedstawione w trzech głównych częściach tekstu. Każda z nich to krótki fragment składający się z kilku wersetów zawierający część chrześcijańskiej doktryny w odróżnieniu od pozostałych części listu, które głównie zajmują się praktycznymi pouczeniami. Znajdujemy tutaj rozdział pierwszy, werset do czwartego, sedno chrześcijańskiej nauki wyrażone w owych wielkich prawdach. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezu Chrystusów, według wiary przebranych Bożych i uznania prawdy, która się ściąga ku pobożności, ku nadziei żywota wiecznego, który Bóg, On, co nie kłama, obiecał przed czasy wiekuistymi i objawił czasów swoich, ono słowo swoje przez przepowiadanie, które mi jest zwierzone, według rozrządzenia Zbawiciela naszego, Boga. Tytusowi, własnemu synowi, w społecznej wierze łaska niech Tobie będzie, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca i Pana Jezu Chrysta, Zbawiciela naszego. Sedno chrześcijańskiej nauki wyrażone w owych wielkich prawdach. Potem rozdział 2:11-14. Skoncentrowaną istotę chrześcijaństwa wyrażoną w praktycznym postępowaniu w naszym codziennym życiu.
A bowiem oświeciła się ona łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, która nas naucza, abyśmy zaprzawszy się niepobożności i świeckich pożądliwości, skromnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli w teraźniejszym wieku, oczekiwając onej nadzieje błogosławionej i zacnego przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezu Chrysta, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelakiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud osobny, naśladujący dobrych uczynków. I rozdział trzeci, od 4 do 7 wersetu. Ale gdy się okazała Zbawiciela naszego, Boga, dobroć i miłość przeciw ludziom, nie z uczynków sprawiedliwych, które byśmy uczynili, ale z miłosierdzia swego zachował nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas hojnie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Pouczenie odnośnie dzieła Bożego w nas oraz narzędzia, którym Bóg posłużył się, aby przyprowadzić nas do siebie i pozyskać dla nas zbawienie. Będziemy jeszcze mieli sposobność, by powrócić do tych ważnych fragmentów i wyjaśnić je bardziej szczegółowo. Jednak wcześniej pragnę podzielić się z czytelnikiem swoimi przemyśleniami. Dziś jak nigdy dotąd jest niezmiernie ważne, by być wiernym tej zasadniczej prawdzie. Praktyka chrześcijańskiego życia winna być nierozerwalnie powiązana ze zdrową nauką. Dzisiaj coraz częściej można usłyszeć opinię, że pomimo niezdrowej nauki, która wypacza chrześcijańskie prawdy, również te najbardziej zasadnicze, wierzący i tak mogą wydawać miłe Bogu owoce. W ten sposób umniejsza się znaczenie Pisma Świętego, które jest jedynym nieomylnym zbiorem Bożych prawd. Niszcząc chrześcijański fundament, Słowo Boże, zapomina się, że owoce nie urosną bez drzew, które je wydają. Grzeszny człowiek nie jest w stanie przynosić owocu dla Boga. Podobnie jak złe drzewo nie wyda dobrego owocu. Kto czyni ze Słowa Bożego przewodnik, który co prawda wyposażony jest we wzniosłą moralność, ale nie jest wolny od błędów ludzkich pisarzy, zapomina, że nawet dobre drzewo przez okaleczenie kory zostaje pozbawione życiodajnego soku i staje się niezdolne, by przynieść oczekiwany plon. Ścisły związek pomiędzy nauką a praktycznym życiem można wielokrotnie znaleźć w Biblii. Psalm 119 pokazuje, że ścieżka sprawiedliwego wytyczana i rozjaśniana jest przez Słowo Boże. Wierzący wyznaje, że bez pouczenia Pisma błąkał się jak zgubiona owca. Psalm 119, werset 176. Błądziłem jako owieczka stracona, szukajże mię, służebnika Twego, a bowiem nie zapomniałem rozkazania Twego.
Obydwa listy do Tymoteusza są wypełnione tą prawdą. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, apostoł mówi, że pisma, które pouczają nas w praktycznej sprawiedliwości, są natchnione przez Boga. Wszystko pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku karaniu i ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Już drugi rozdział omawianego listu wystarczyłby, aby przekonać nas do tej ważnej prawdy. Przypomnijmy, że nawet chrześcijanin, który nie wątpi w absolutny autorytet spisanego Słowa Bożego, wciąż na nowo będzie musiał poprzez osobiste doświadczenia przekonywać się o tym, że stan jego chrześcijańskiego życia zależy od tego, w jakiej mierze karmi się Słowem, jak często poddaje się jego przemożnemu działaniu i podporządkowuje się jego pouczeniom.